Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Trzecia Biegłość, gdzie tym razem witamy się z Czaka.pl. Witam. Cześć. Tak się akurat złożyło, że Czaka napisał, bo ta powtórka pochodzi z wersji 9.14, napisał do mnie, że ma FC, ma 50T, a od chyba dosłownie dwóch dni jest przy okazji klanowiczem PSQD, także też się tak śmiesznie złożyło, że zdziwiłem się, kiedy napisał do mnie ponownie ostatnio i zobaczyłem właśnie, że siedzi w klanie. FCM, pojazd, którego jeszcze nie było, pojazd premium ósmotierowy, czołg w teorii ciężki. W praktyce oddaję Ci głos i powiesz, czym dla Ciebie jest FCM i co sądzisz o tym tanku. No to czołg, niby na papierze heavyk, szybki, dobre działo ma celne, nieraz puści kalafiora, ale działo ogólnie dobre, mobilność fajna, pancerz pod kątem jeśli odbijemy, jeśli dobrze odbijemy to potrafi odbić, co więcej, no, trochę miękki, ale jeśli chodzi o przód, trochę duży, a też lubi strzelać za połowę lub za fulla, tak to to. Przyjemny czołg do grania, bo wyrzucam mak na dziewiątki. No właśnie, bo to jest stara premka, która jeszcze miała te matchmakingi ograniczone, więc rzuca go na dziewiątki. No i ty, powiem szczerze, jak zobaczyłem tę bitwę, to powiedziałem poza kamerą, że masz absolutnie fantastyczny początek, ponieważ twój sojusznik, czyli tutaj Bulldog, robi absolutnie rewelacyjną robotę. Ledwo, bitwa się jeszcze nie zaczęła tak naprawdę, bo wciąż jeszcze ludzie rozjeżdżają, a ty już masz 1200 damage'u, T29 poobijane, już masz 1500 damage'u. I to wciąż rośnie, a ty nawet jeszcze spota nie miałeś, tylko sobie bijesz gości za frajer i pierwszy frag. No tak, zgadza się. No Bulldog tutaj dobrą robotę robi zazwyczaj. Lightami to tu nieraz giną, jak podjedzie z przeciwnej strony light, to zazwyczaj z siebie wyskutują nadzajem i dostaje się. A tak to udało mu się, ładnie sobie tu ze krzakiem stanął. Jeszcze wyspotował i cofnął się 15 metrów i został niespotowany i sobie jeszcze strzelał. Inna sprawa też, że oprócz tego, że on jest w dobrym miejscu do spota, to jeszcze przeciwnicy dopisują, ponieważ tak, przejeżdżali na zasięgu twojego rysowania zarówno T-150, KW-2, T-29, KW-4, T-32, więc wszystko co ciężkie, najwolniejsze pchało się dokładnie w tej linii, gdzie mogło być łatwo wyspotowane. I tak jak mówię, jest 4-1, a ty masz już prawie 2000 damage'ów, w tym momencie właśnie przekraczasz 2200, więc co? Czułeś, że w tej bitwie to może być to? Tak, znaczy myślałem, że się uda, bo już tak 2200, ja mam full HP, nie? Tam niby posnajpiona, ale myślałem, że właśnie zaraz wyjadę, bo nie będę tyle kampił, poza tym trzeba robić damage, a tutaj czołgi nie ma, no bo tam na przepychaczu są czołgi i reszta w mieście, tak to poza tym nic się nie świeciło, a arty są trzy, no to wiadomo, na bazie pewnie będą kampić, no to jadę na bazę przesiadę. No dobra, to powiedz mi w takim razie, ile potrzebnych jest uszkodzeń, żeby biegłość rosła? Na FCM, jeśli chodzi o FCM-a, żeby to rosło od 90%, to trzeba tak robić w granicy 3000 czy 1200. Asysty to wiadomo, można zrobić 2000 czy 3000 asysty, to się wyrównuje jako pół siedmiu. Ale no, trzeba robić te 3000, a tak 2800 więcej, żeby nie spadło. Też przy okazji widzę, że FCM się fajnie nadaje do taranowania, bo tego T69 tak naprawdę ładnie pacnąłeś z byka. No tak, on ma dość dużą masę przedniej, pancerz ma szybką prędkość rozwija, jeszcze jak się ma perk na taranowanie, no to ładnie wchodzi, mało się otrzymuje, to jest fakt. To działko też widzę, taki snapshot w T32, wszystko ci na razie wchodzi, 3700, to ile ci przed tą bitwą brakowało do biegłości? Około 0,5% mi brakowało, 94,5. To całkiem sporo. No tak, jakby nie patrzeć, no ale to jest dosłownie kilka bitew do zrobienia. Już wiedziałem, że to będę raczej miał, ale wszystko się mogło wydarzyć. No mówisz, że kilka bitew do zrobienia, no ale jedna ci bitwa pójdzie słabsza i nagle się okaże, że ci zjedzie o procent. No tak bywa, ale się udało. No właśnie, jak w ogóle ci szło wbijanie, bo na FCM z tego co widzę masz bardzo dużo bitew, ponad 1100. No tak, znaczy to było tak, że ja na razie na początku, jak kupiłem FCM, to niezbyt bardzo się przejmowałem tym marcem. Miałem dwie, jak tak się tam nie spinałem, do 700 bitew i tak później sobie myślałem, może wbiję to czy marksy, no i jeden podjazd i się udało. No to fajnie, że to wyszło. Teraz tutaj potwornie mocny strzał za ponad 600 WZ-ko od Isa III, a Moraczek tam ładnie wszedł. 4500, co? Myślałeś, że może już w tym momencie będzie ta biegłość, czy jeszcze było za mało, żeby te 0,5% aż wpadło? Myślałem, że braknie kilkasetnych, tak szczerze, bo nieraz tak potrafi właśnie dać kilkasetnych przed właśnie i tak
Bałem się, że nie starczy, już jadę YOLO, żeby jeszcze coś zrobić. No dobra, to poobserwujmy jeszcze do końca. 4,5 tysiąca punktów uszkodzeń, tam Chiri podjeżdża, Buka w Chiri. Całą bitwę tak naprawdę do tej pory zagrałeś na APK-ach, teraz przełączyłeś się na APC-ry na samą końcówkę, czując chyba, że to może być ta bitwa. Tak jest, tak jest. Istrzy z gąska, dobry pomysł, ale ja bym go chyba trzymał na tym traku, ale teraz ładnie go obiłeś. Mogłeś chyba teraz w sumie uciec, zamiast tutaj podjeżdżać pod niego, mogłeś uciec, on z biodra. 5300 punktów uszkodzeń, to chyba jedna z twoich lepszych bitew na FC, nie? No, zgadza się, była tam chyba jeszcze lepsza, ale jedna z lepszych to nawet na pewno. No to cóż, to chyba nie można sobie wyobrazić lepszej bitwy niż taka, w której robimy praktycznie rekordowy damage i przy okazji wbijasz biegłość. Teraz wdajesz się w krótką dyskusję z Bulldogiem, dziękując mu za to, że tak fajnie spotował, bo to tak naprawdę dzięki Bulldogowi zrobiłeś, no może nie połowę, ale spokojnie powiem, 1/3 swoich uszkodzeń. I tutaj myślę, mu się faktycznie należy duża wdzięczność. On też już zginął, ale tak jak mówię, gracz bardzo doświadczony, bardzo dobry, zrobił najlepszą robotę, którą mógł zrobić nie tylko dla ciebie, ale też dla całej drużyny, no ale w sumie ty chyba najbardziej skorzystałeś z tego. Świetny wybór pozycji i dobre strzelanie. Cieszysz się już z trzech marksów. Powoli dojeżdża i z trzeci do towarzystwa, ale trochę spóźniony. Przejdziemy sobie jeszcze, rzucimy okiem na podsumowanie. I przedstawia się ono następująco. Masz faktycznie trzy odznaki biegłości, odznakę mistrzowską asa pancernego, do tego wsparcie i duży kaliber. I tutaj też z takich informacji ogólnych 138,5 tysiąca zarobku. Więc chyba można powiedzieć, że FCM, no okej, to była świetna bitwa, ale FCM chyba dość dobrze zarabia. No tak, jak się zrobi tam zazwyczaj powyżej 3 tysięcy z premką, no to wychodzi się tak 100 tysięcy na plusie, ale to też zależy od tego, od wszystkiego w sumie. FCMa w tym momencie już nie można kupić, prawda? Bo to jest ten stary, stara premka. Tylko można go wygrać albo gdzieś tam dostać. Można go chyba kupić jeszcze, tak z tego co wiem. A pole... Ja go niedawno kupowałem. Aha. No niedawno i już masz 1100 bitew. No około 2 miesiące temu. O kurczę, no to przefarmiłeś srogo na FCMie. No to powiem ci, że... A jak w ogóle polecasz sam czołg? Czy polecasz? No, jak najbardziej. I z szósty w porównaniu, no bo jakby nie patrzeć, mają ten sam matchmaking na dziewiątki maksymalnie, no to i z szósty nie ma jakby tego, nie ma działa, znaczy ma działo, ale słabą penetrację. Mm-hmm. Po pierwsze jest wolny dosyć, niby tam odbija, ale jak ktoś wie gdzie celować, no to wchodzi wszystko. Mm-hmm. A FCM znowu ma fajne działo, jest dosyć mobilny, niby jest duży, ale penetracja wystarcza na dziewiątki, a jak są tam jakieś E7 piątki i STI, no to Golda się ładuje. Albo nawet na APK-ach nieraz wchodzi. Zależy. No dobra, też przyjrzyjmy się jeszcze Bulldogowi. Zaświecił 2262. To w sumie praktycznie tyle, co ty tam nastrzelałeś chyba. Co by jego spot to był twój damage, tak można powiedzieć. No tak, tam na środku co spotował ładnie. Bardzo ładna bitwa też dla Bulldoga i duże gratulacje dla niego, ponieważ tak jak mówiłeś, brakowało ci około 0,5% i dzięki tak wysokim obrażeniom udało cię te 0,5% wbić. Pamiętasz, ile miałeś po tej bitwie? Tak, miałem 95% i 12 setnych, z tego co pamiętam, czy tam 10 setnych. To dość duży zapas miałeś, to mogłeś tam spokojnie nawet dwóch, trzech strzałów pewnie nie trafić i by weszło. 30 oddanych strzałów, 25 trafień, 22 penetracje, z dystansu 300 plus wyszła ci połowa damage'u praktycznie, no trochę mniej niż połowa. Do tego jeszcze 1050 asysty, więc sumarycznie można powiedzieć zrobiłeś 6000 ponad 300 uszkodzeń, tak jakby policzyć twój damage plus asystę. No to stąd chyba taki ładny zarobek, plus jeszcze ładny skok w biegłości. 138,5 tysiąca zarobku, ale po odjęciu kosztów amunicji. W sumie niedużo użyłeś tej złotej amunicji, ale miałeś chyba dużą naprawkę, prawda? Tak, dużą naprawkę, dużą apteczkę jeszcze do tego. I racje, tak, i racje bojowe, i to ci, a że wszystko to zużyłeś, to ci to zjadło łącznie 60 tysięcy. No ale co, ale było warto. I powiedz mi, ty tak jeździłeś takim zestawem cały czas, ten amunicja plus zestawy te, apteczka, naprawka i racje, czy to był taki zestaw już na koniec pod tę biegłość? Znaczy tak zacząłem jeździć, bo te naprawki mam zawsze duże i apteczki, no bo tam nie wiadomo, arta strzeli, 3-4 moduły potrafią paść, tak samo z załogantami, ale no wiadomo, już chciałem to zdobyć od 93%, tak już myślę, a załaduję, no bo te 20 tysięcy i tak się odrobi, się szybciej strzela, no to automatycznie więcej się damage'u robi, no. Mhm. Myślałem, że załaduję.
I 2227 expa plus jeszcze exp za prowadzenie pojazdu premium dało ci łącznie prawie 2,5 tysiąca. Ile masz załogę, a czy inaczej, skąd masz załogę na FCM-ie? Załogę z FCM-a mam w sumie dwie do FCM-a, jedna z 50B, druga ze setki, tylko że z 50B ma 5 perków, a na setce mam 4, więc załadowałem tą, co ma 5, żeby już zawsze to coś więcej było niż te 4, nie? No to ładna załoga, muszę przyznać, ładnie podekspiłeś sobie załogantów. Dobra, to co, to na koniec, jako że powtórkę już w sumie mamy całą obgadaną, to na koniec jeszcze, jeśli byś chciał coś przekazać, to mikrofon jest twój. Nie, no raczej nie. Pozdrawiam wszystkich, no i... Wszystkich, na świecie. Cały tak. Całej komunikacji polskiej. Tak, pozdrawiamy kolegów z PSQD. Tak jak mówię, to wyszło tak, że nie specjalnie wziąłem czakę, ponieważ jest PSQD, po prostu byliśmy dogadani już wcześniej z, no już myślę, lekką ręką, chyba 2 tygodnie temu, a ty jesteś w paskudach od 2 dni, więc tutaj nie ma jakiejś protekcji. Proszę nie zarzucać mi ustawek pod klan, jak widzicie, nie ma nawet logo. Możecie tylko wierzyć mi na słowo, że w tym momencie, kiedy to nagrywamy, czaka jest PSQD, ale cóż, no fajnie, że może paskuda się pokazać z tym pojazdem. I jeszcze pytaj na koniec takie dwa pytania. Na czym masz już 3 biegłości? No, 3 biegłości z takich wyższych tierów, bo tam 6 to nawet nie mówię. No to z ósemek to mam na T czy 2 setce i się trzecim FCM-ie. Teraz na CDC-ku wbijam, później lightweighta będę wbijał. No i na 50B próbuję trzecią wbić, na razie 2 mam. Na 7 tak samo. To w sumie uprzedziłeś moje drugie pytanie, bo miałem pytać o to, na czym będziesz jeszcze wbijać. Dobra, no to się wyjaśniło samo. Okej, dobra, to gratuluję ci raz jeszcze, życzę powodzenia we wbijaniu biegłości na iście 7. Sam mam, więc teraz czas na ciebie. Myślę, że spokojnie dasz radę. No i cóż, bardzo ci dziękuję, gratuluję jeszcze raz i jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i komentarz, a tymczasem do następnego, cześć.